Dzień dobry, tu Iwona z kanału Terapia Mulinowa. Chcę wam pokazać, jakie sobie y, dziwne ustrojstwo zakupiłam do y, przenoszenia y, takich mniejszych wzorów z tabletu lub z telefonu na kanwę. Jak widzicie, <ścoughs> można, można w tej szybce zobaczyć ten wzór, nie jest to super wygodne w, w użytkowaniu, ale. Mm, Troszeczkę się bawiłam w przenoszeniu, znaczy nie, nie, nie przenoszeniu na materiał, tylko po prostu na kartce długopisem próbowałam rysować. Co prawda, długopis jest troszeczkę inny, bo inaczej się też rysuje na, na kartce niż na materiale, ale od biedy w ten sposób można przenieść takie mniejsze wzory. Szukałam takich kwiatowych wzorów, które mają dużo szczegółów, i na kartkę udawało mi się to fajnie przenosić. Natomiast no, na materiał, ja mam taki, ten pisaczek z pryma, on niby ma taką cienką końcówkę, no ale to nie jest, nie będzie ta wygoda, szczególnie, że materiał y, też przecież troszeczkę, y, no nie jest gładki jak papier, tylko troszeczkę ten, ten mazaczek po tym y, sobie skacze. Nie pamiętam, ile dałam za, ten, za to ustrojstwo. To jest bardzo prosta konstrukcja. Tutaj widzicie jak, jak jest, jak to jest zbudowane, po prostu jest taki plastikowy stelażyk, który trzyma, który, który pozwala nam trzymać właśnie jakieś urządzenie świecące w od, pod, pod odpowiednim kątem, no i ta szybka też jest pod odpowiednim kątem tu w, w czapiana, a tutaj już po prostu jest położone to na czym będziemy chcieli rysować. Tak jak mówiłam, lub nie, nie jest to super wygodne i idealne, ale jest wystarczające do moich yy, takich wzorów, właśnie które sobie robię. Też tu, akurat w tym wzorze, bo to jest wzór mojej poduszeczki, którą będę wykonywała na zabawę do jagody. Yy, nie będę rysowała każdego szczegółu tej różycz tych różyczek, yy, ponieważ. To są y, różyczki ze ścieków brazolejskich budowane i one nie będą tak w ten sam sposób dokładnie robione, tylko troszeczkę tak na czuja. Ale chciałam mniej więcej y, tak określić sobie ile tych kwiatuszków będzie. Jakieś y, chcę dodać ozdobne takie, ni to listeczki, ni to jakieś ozdóbki. No, i będzie klucz wiolinowy. Także będę miała motyw kwiatowy i motyw muzyczny. Czyli w sumie lubię takie wzory. I jak zobaczycie, ja sobie to projektowałam w lustrzanym odbiciu. Klucz wiolinowy rysuje się w drugą stronę, ale wiedziałam, że właśnie będę to przekładać na materiał. Jeszcze teraz nie mam wszystkiego dobrze ułożone, bo jak widzicie, tutaj sobie przygotowałam tak materiał, że mam ramki. Bo te elementy chciałam, żeby były równo co do brzegu ściegu biskanu, bo to oczywiście będzie poduszeczka. No i te sobie elementy już wczoraj wykonałam. Wyznaczyłam sobie środek, to będzie środek mojego klucza wiolinowego. On też nie będzie tak idealnie w tym miejscu, klucz wiolinowy będę rysowała zdaje się osobno. Chcę tylko, żeby te kwiaty okalające były w miarę w tych miejscach, które są. Te kółeczkowe to będą takie zadziergiwane, będę potem pokazywała co i jak. Mam nadzieję, że dzisiaj zrobię jak najwięcej. Dzisiaj jest niedziela, już po południu, pojeździłam dzisiaj na rowerze, nogi mnie bolą. Ale tak, no, trzeba wrócić do, do kondycji. Narysowałam sobie też strzałeczkę, ponieważ... W pewnym momencie zaczęło mi się mieszać, gdzie ja mam mieć górę do tej pracy. I też przedtem sobie przekręciłam ten materiał tak, że miałam te ramki już w inną stronę i się zestresowałam. Ale ponieważ to jest kwadrat, to po prostu obróciłam i jest wszystko ok. W sensie odwrotnie sobie położyłam ten materiał. No i teraz muszę sobie tak dopasować ten wzór. Może nie, nie wiem, czy teraz będę to robiła tak przy Was. Żeby mi się wpasował tam odpowiednio w te ramki, muszę sobie to jakoś poprzesuwać, nie wiem, jakoś to postaram się jak najlepiej zrobić, odrysuję sobie mniej więcej te kwiatki i listki, no i, no i mniej więcej odkąd dokąd będę miała ten klucz wiolinowy. I myślę, że jakoś to będzie. Trochę to jest może na wyrost, bo podejrzewam, że te kwiatki byłabym w stanie sobie narysować sama na tym, na materiale. Co prawda zauważyłam, że jak rysowałam byle jak te kółeczka, jak ćwiczyłam wykonywanie tych zadzierbliwanych kwiatków, to wychodziły mi te kwiatki nierówne. A tutaj mam dosyć tak, co prawda ja pokazuję, o teraz, pod, teraz nie jest pod kątem, widać, że te kółeczka jednak są w miarę równo porozkładane, nie są idealne, ale, ale yy, jak ćwiczyłam to na właśnie takim byle jakim rozrysowanym kwiatku to yy, mi się wszystko tam przekrzywiało, taki był spłaszczony ten yy, kwiatek. Tak, y jeszcze będę musiała sobie rozkminić, w jakiej kolejności będę robiła te zadziergane właśnie te kół kółeczkowe kwiaty, żebym sobie tam y dobrze y no, bo widzę, bo sobie tak zrobiłam, żeby mi zachodziły jedna na drugie te kwiatki. Ale chyba muszę zacząć od tego pierwsze, na pierwszym planie i potem te kolejne, więc liczę, że jakoś wybrnę. Y no i takie, takie małe projekty chcę sobie czasami robić i właśnie, żeby się też y, troszeczkę zmuszać do rysowania tych wzorów, y, do projektowania, tak jakby. Także dobrze, teraz biorę się do przerysowywania. Trzymajcie kciuki, mam nadzieję, że jakoś to przetrwam i uda mi się to zrobić bez y, szwanku y, mojego <laughs> wzroku. Nie wiem. Czy czegoś. No, no to na razie. Jeszcze postanowiłam Wam nagrać kilka porad do tego ustrojstwa. Teraz widzicie z telefonem. Mm. Gdyby Wam przyszło do głowy, jednak sobie takie coś sprawić, ponieważ no, nie jest to idealne, ale da się tego używać, tylko trzeba pamiętać o paru rzeczach. Czyli przede wszystkim dobrze mieć coś twardego pod spodem. Jak ja próbowałam materiał na materiale rysować pod, na, mater, na tym, tym. na sofie, to nie jest to za dobry pomysł. I też dobrze by było, żeby sobie jakoś ten papier czy, czy materiał jakby, nie wiem jak to nazwać, nie naciągnąć tylko, no, żeby, żeby on się trzymał w miarę w miejscu i tak dalej i co jeszcze dalej gdy już sobie wymyślicie, że na przykład, znaczy no, ustawicie się całym ciałem do rysowania takiego wzoru to to nie możecie się ruszać po tym, jak to zaczniecie rysować. Nie wiem, czy uda mi się to pokazać. Zobaczę może najpierw, czy da mi się tutaj zamontować jakoś mój stojaczek, żebym mogła Wam pokazać. Chyba, że uda mi się, moment, bo trochę mi niewygodnie, tak z ręki. Dobrze, bo mi będzie się kręciło, właśnie. Widzicie, to jest też takie bardzo dziwne, trzeba się przyzwyczaić do tego, że... O, widzicie, to trochę za dużo wychodzi. Ale to dlatego, że mi tu ciężko... No i właśnie, to jest to. Teraz tak, patrzcie, ruszyłam siebie, ruszyłam rękę. Kto wie, czy nie ruszyłam papieru, trzeba znowu poustawiać sobie to. Um... Ja to tak dziwnie, jak tak nie mogę się wesprzeć gdzieś tam tą lewą ręką. No, ale mniej więcej yy, tak to sobie ten y, można poradzić. No i ewentualnie dobra, jak się ruszysz, to może jesteś w stanie dopasować potem tego, y, ten wzór. Y, gorzej, jak sobie coś tam dużo po, poprzesuwasz. Y, no, od, od biedy da się to zrobić, ale nie jest to takie wygodne. No i materiał jednak nie jest taki łatwy w. W rysowaniu takich rzeczy. No, ale ja na pewno będę używała tego jeszcze, ale nie jest to idealne rozwiązanie. Tu wam jeszcze pokażę, jakiego typu rzeczy potrafiłam sobie narysować, ale widzicie, że czasami proporcje gdzieś są zaburzone albo widać, że gdzieś coś poprzesuwałam, ale na przykład, zobaczcie, te kwiaty bardzo mi się podobają. No i od biedy, niby sama też odręcznie niektóre rzeczy bym narysowała. Ale czasami u mnie z proporcjami jest problem. Yy, tak samo tutaj, o zobaczcie sobie. Tutaj chciałam taki bardziej yy, z ornamentami ten yy, klucz wiolinowy. To nie wyszedł za pięknie. Widać, że są yy, nie za dobrze tam zaburzone niektóre elementy. Tutaj takie <gry> kotki. Tutaj po takiej stronie miałam jakiś... O, taki kot. Motylki. O, tutaj taki bardzo był szczegółowy wzór, który całkiem nieźle udało mi się przerysować. Także da się, od biedy da się, ale nie jest to idealne rozwiązanie. No, to tak tylko chciałam Wam takie porady sprzedać. No, powiem Wam, że nie było to proste. Jak widzicie, tutaj mam troszeczkę zrobione, ale miałam przygodę z kluczem wiolinowym i z tymi kwiatkami. I musiałam to szybciutko zamoczyć, żeby znik, znik, zniknął mi ten pisaczek. Te kwiatki umiejscowiły mi się całkiem fajnie. Tutaj tylko zarysy, co prawda, właśnie tych różyczek, czy tam nie wiem, czy to różyczki są, znaczy no, czy wyjdą różyczki z tego. Troszeczkę sobie tutaj właśnie takich, tych przerysowowałam. No i stwierdziłam, że coś, coś poszło mi nie tak jak rysowałam e, klucz wiolinowy. E, no i miałam problem, że tego pierwszego kwiatka rysowałam i on. Jak po prostu spojrzałam sobie źle tutaj, gdzie mam ten brzeg przed zaczęciem e, rysowania go i e, po prostu mi się. Hmm, narysował tutaj za, za daleko nie? więc szybciutko to przemyłam przemyłam to miejsce gdzie jest klucz wiolinowy i e, żeby nie czekać to zaczęłam sobie właśnie robić to, 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 to było czasochłonne trochę element ale, ale chcę takiego zrobić e, dziwnego kwiatka niekoniecznie to jest różyczka wygląda nie, nie, nie umiem tego nawet porównać zaraz, zaraz będę robiła tutaj dalszą część tego kwiatka i ciekawe, czy zdołam rozrobić dzisiaj coś więcej niż tę część. Zobaczę. Tak liczyłam, że zdążę przynajmniej zrobić właśnie te kwiatki i może zacząć te zadziergiwane. Chyba, że jeszcze kluczek wcześniej. Zobaczymy. On jest troszeczkę dziwny, bo właśnie przez to, że chcę mieć tutaj na środku właśnie ten ten. No, środek poduszeczki, tak? Tu będzie wpuszczona do środka, no to chciałam tu zrobić ten środek kluczyka, nie? Dlatego jest taki. Tutaj mam taką próbkę, którą najpierw robiłam, i tutaj mam wrażenie, że trochę ładniej mi to yy, ta proporcja wyszła. Yy. Ale też jest możliwe, że będzie troszeczkę, chociaż nie, nawet podobnej wielkości by był. Ciekawe. Trochę jest to pogięte, ponieważ ponieważ przesuwałam się trochę z tamborkiem i było mi niewygodnie. Taki dziwny fragment sobie wzięłam. Tutaj sobie ćwiczyłam. Właśnie tutaj jest tylko fragment tego kwiatka, który będę robić. Dziwnie to trochę wygląda. Ale tu jeszcze będzie więcej tych zadziergiwanych i one będą troszeczkę inaczej zrobione. W sensie nie, nie będą w tym miejscu. No i tutaj sobie poćwiczyłam, chciałam zobaczyć, jak wyjdą mi tym kordonkiem łańcuszki, ale tak nie podobał mi się efekt, ale za to sznureczki wychodziły ładnie. Natomiast te ramki tak. Gdzie tą ramkę mam? Coś mi nie pasuje, i zauważyłam, że jednak trzeba dobrze. Znaczy, ładniej wychodzi. W konkretną stronę, jak się kordonkiem wykonuje, takie elementy, a w drugą stronę jest tak dziwniej, mniej tak sznureczkowo wygląda. I to też jest muszę się przyjrzeć, jak muszę to rozpinić, bo to mi się przyda bardzo. Zresztą w sumie nikomu nie będę dawała tej poduszeczki, a też ta część będzie dołączona do moich wzorniczków. Także tylko obrobię sobie dookoła, może jeszcze coś tu wyszyję sobie na próbę. Tu próbowałam zrobić takiego liścia, ale jeszcze go robię źle i w końcu go nie, nie, nie umieściłam na poduszeczce. Na Instagramie widziałam, że tu powstawał w środku taki łańcuszek nie łańcuszek, tylko warkoczyk. A u mnie to taki nie do końca wyszedł. Więc coś jeszcze muszę się przyjrzeć. Na Instagramie nie da się zwolnić ani nic zrobić z filmikiem, zatrzymać go, więc tak wydawało mi się, że wiem, jaki to będzie ściek, ale. Bo to jest jeden z z, z kolei z, no z łańcuszkowych, jodełkowych takich. Ale to jeszcze. No tu są właśnie te zadziergiwane, i tu już wiem, że muszę jak najgęściej robić te, te przęsełka. Chociaż ten efekt też nie jest zły. Jeszcze myślałam, czy by po drugiej stronie poduszeczki nie zrobić takich czterech nutek tak symetrycznie dookoła w każdym narożniczku, ale jeszcze nie wiem. O, ta mi ładniej wyszła. Tutaj chorągiewka jest bardziej zgodna z, tym, z tą stroną, bo chciałam tak mieć tą. Pałeczkę w jedną stronę, i w tą samą stronę zrobiony atłasek. No i tutaj mam troszeczkę, tu mi zakręcił trochę. No nie ma tragedii, ale, ale ta mam wrażenie, że ma ładniejszy kształt. I też cieszę się, że właśnie sobie też popróbowałam. Ale zobaczę, czy się wyrobię, bo ta poduszeczka to taka trochę czasochłonna mi wyszła. No i miałam używać takich listeczków, ale ciągle je robiłam w innych wzorach. Gdzieś i chciałam zrobić jakieś inne. I właśnie na coś tego typu mi padnie. Tu próbowałam jeszcze z cekinami takimi mniejszymi, ale do tej poduszeczki akurat nie będzie mi to pasowało. Zresztą coś mi tutaj nie wiem, nie wiem dlaczego z tym cekinami jakoś mi takie, nie wiem, zaburzona ta. ta... Proporcja, czy nie wiem, jakoś nie, taka za, bardzo chaotyczna wyszła, a te, takie, ten na przykład i ten wyszedł już mi trochę lepiej. Jeszcze patrzyłam, jak wychodzą te e, zwykłe supełki. Um, I tu próbowałam to jest e, kwiatek, taka chryzantema zrobiona z, mar, e, z ściegu margaretkowego. Nie wiem, gdzie tam jest A i E, bo mylę. I to pozdrawiam Marysia. Kiedyś właśnie próbowałam Ci wytłumaczyć o jaki rodzaj kwiatka mi chodziło. W sensie, o jak, jak, jak ja chciałam nakładać te, ten ściek, żeby powstało takie coś. No, to niby też fajne. Może bym nawet, chociaż nie, już nie będę, bo mogłabym, myślałam, żeby na przykład zamiast jednego brazylijskiego kwiatka zrobić taką bo to i tak i tak by mogło wyjść fajnie także biorę się do roboty no. będę takie robiła troszeczkę coś w tym stylu różyczki nie wiem czy różyczki czy jakieś inne to będą zidentyfikowane kwiatki przez to, że właśnie wybrałam taki kolor no to, bo jakbym zrobiła różowe no to można byłoby tam, czy czerwone to można byłoby myśleć, że to róże bardzo piękne wzory wykonują dziewczyny na instagramie no, także będę wykonywała o i właśnie takie, takie będę dodawała elementy, takie jakieś wirki, świrki no i takie listeczki natomiast natomiast przy tym będę robiła troszeczkę inne może takie, takie albo takie zawijane albo proste. Jeszcze ja się nie zdecydowałam, ale myślę, że, że może wyjść coś ciekawego. To biorę się do roboty, bo trochę tego będzie. Także jeszcze nie wiem jaki ściek bym sobie tu dołożyła, bo bardzo mi się podoba właśnie taki efekt takiego surowego, naturalnego płód cienka jakby, także... także może jeszcze coś sobie tutaj poćwiczę, jakieś, jakieś ściegi, może spróbuję jeszcze raz starannie wykonać łańcuszki, albo spróbuję jeszcze inne rodzaje mm, takich łańcuszkowatych ściegów, zobaczę. Dobrze, biorę się. Dalej za robotę. No, to skończyłam część brazylijskich. W sensie tą, tą część brazylijskich ścieków. Już w innych miejscach ich nie będzie raczej. No, było to czasochłonne. Ale jestem w miarę, w miarę z siebie zadowolona. Jedyne co, to muszę się jeszcze trochę po, poduczyć, jak robić takie różne esy, floresy, ozdoby. Tu też mam wrażenie, że to mogłam zrobić troszeczkę cieńsze, mmm, ale ale nawet nie jest tak źle. Zrobiłam tutaj też takiego SK po drugiej stronie. Tu miałam mieć też te y, podobne coś w tym stylu albo może mniejsze takie, ale w końcu stwierdziłam, że może już wystarczy, jak będą te te trzy. Yy. I tutaj mi coś mi nie poszło z jednym płetkiem, ale już y, nie chcę tego ruszać. Możliwe, że po prostu zadziergnięcie zrobiłam nie w tą stronę. W jednym tem. Ale jakoś nie wiem, spróbuję może te bardziej poukładać, żeby żeby bardziej to wyglądało lepiej. Ale nie jest tak źle. Ja jestem dosyć z siebie zadowolona. Te różne różyczkowe kwiatuszki całkiem mi się podobają. Teraz przejdę chyba do zrobienia. Klucza wiolinowego, a potem tutaj to, chociaż nie wiem, czy dzisiaj już zdążę, zobaczę, bo klucz też, niektóre elementy będą troszeczkę czasochłonne i takie wymagające uwagi. Już zauważyłam, że niektóre rzeczy muszę robić tak dosyć uważnie i starannie, więc, więc tu mnie czeka trochę pracy. No, ale tego fragmentu chyba najbardziej się bałam. No dobra, klucza też się troszeczkę boję, bo tutaj już będą takie dosyć proste rzeczy. A natomiast tutaj tych. Myślałam, że sobie w ogóle nie będę z tym radziła, a dosyć tak. Podoba mi się. Chociaż w kamerze to nie wygląda tak fajnie jak na żywo. Bo może z różnej strony się. Się to światło odbija trochę. Ciężko tak z ręki nagrywać. Ten kwiatuszek chyba ładniejszy jest, najładniejszy. No, właśnie przez to, że to jest jeden kolor yy, i się troszeczkę gdzieś tam zlewa z wszystkim dookoła, no to może, może nie, nie jest to takie łatwe do zauważenia, co tutaj się dzieje. No, na żywo to wygląda dużo lepiej niż w kamerze, jak tak teraz patrzę. No to biorę się za dalszą część, bo jeszcze ciągle dużo tutaj jest do zrobienia, jest co robić, naprawdę. Także pracuję dalej. O Rajuśku, ten klucz wiolinowy mnie bardzo, bardzo dużo zajął czasu, i też jest dużo takich miejsc, gdzie są niedociągnięcia i nie zamierzam się tym aż tak bardzo przejmować, ale, no, ale widzę, że jest krzywo tutaj, nie, nierówno wyszło to przejście. Muszę się nauczyć, które, które miejsce powinno być najpierw wykonane, w sensie czy dojście tych poprzednich, czy czy przejście tu przez ten, ale tutaj też miałam problem, bo miałam krzywo narysowane i zrobił mi się łuczek też przez to. Może nawet gdybym miała to tutaj równo narysowane, to wyglądałoby to ładniej. Nie zamierzam tego próć, yy, ponieważ no, nie chcę też spełni, spe, spędzić dużo czasu na, ten, yy, na tą poduszeczkę, yy, bo mam inne prace, jeszcze zadania domowe właśnie z obecnego modułu muszę zrobić. Raczej chcę, po prostu chcę zrobić jak najwięcej przed startem musicalu. No, tutaj też mi gdzieś krzywo wyszło, ale ja jestem jeszcze ciekawa w ogóle, co się stanie, jak tą poduszeczkę zrobię dołek w niej. Chociaż tu w tej poduszeczce, w ogóle, zobaczcie, w porównaniu, jaka ona jest wielkościowo, będzie dużo mniejsza, czyli znaczy, ta jest dużo mniejsza. No, i jestem ciekawa, co się stanie, jak wciągnę tutaj ten koralik środkowy do, do tej poduszeczki. Chociaż, jak widzicie, tutaj mi nie siadło, ale tutaj naprawdę wpchałam ile wlazło tych nitek, a i tak. I tak jeszcze zostało dużo w słoiczku. Tyle, że właśnie się obawiam, że do, tego, do tej większej to już może mi braknąć tych niteczek. No i tutaj oprócz tego klucza wiolinowego, jeszcze zaraz go odsłonię od tych, z tymi koralikami, jeszcze tutaj zaraz wam opowiem. Zrobiłam jeszcze część tych ozdóbek, które będą dookoła tych kwiatków tu mi jeszcze został taki zawijasek i tutaj e, takie właśnie e, wywijane mm, no ja to nazywam listyczkami e, ale w sumie nie wiem, nie wiem czy to można byłoby jakoś inaczej opisać, także tu jeszcze zrobię sobie właśnie e, tak, taką paproteczkę i tutaj zawijasek i reszta to są zadziergiwane kwiaty i chyba sobie dam rzeczywiście spokój z z Tyłem, bo miałam robić te nutki, ale, ale w końcu nie zrobię ich, tylko po prostu zrobię tylko ściek do biskornu i, i sobie zrobię. A dlaczego tak długo mi zeszło z tym. oho, zaraz wszystko rozbale. Dlaczego mi tak długo zeszło z tym kluczem wiolinowym? Bo tutaj nie robiłam wałeczka przez całość i miałam tak zrobić. A, a tutaj się uparłam, że zrobię wszędzie i dlatego też no, ten materiał nie wspiera takiego ściegu, bo wpada mi igła w dziurki i musiałam się bardzo pilnować i trzeba nie zważać na to, że właśnie tam gdzieś dziurka jest i że można się w nią wkuć, bo nie ma szans wtedy uzyskać. Mm, Takiej faktury. Nawet nie wiem, który, który ten zawijaz najbardziej mi się podoba. Chyba ten. Chociaż ten nie jest taki zły też. Tutaj drugi. No, ale, właśnie, zakręty to też nie jest taka prosta sprawa, jak widać. No i, tak jak mówię, ten materiał nie wspiera. I teraz tak. Tutaj na środek wstępnie. Męcik. Miała być ta metalowa. Miał być metalowy koralik. Ale on mi się wydaje trochę za duży. I w, w ogóle to rozważałam ten albo ten, ale ten to już jest w ogóle byczy. Więc te chyba zrezygnuję. Zrezygnuję z tych dwóch. No i wybieram pomiędzy takim, tylko że tutaj właśnie cała praca, całą pracę mam a, jednokolorową w miarę. A tu wyskoczę z takim no nie wiem, no klasycznie mogę dać perełkę, a perełka też będzie jednym. Znaczy i, i też, też trochę zmieniony kolor. To się wydaje z kolei za małe. No nie wiem już sama. To tamten pośredni był chyba wielkościowo najfajniejszy. Tylko, że no właśnie jest jest całkiem inny, ale podoba mi się nawet efekt. Chyba na tym się skończy. Co prawda, no kurczę, odbiega to. No i nie wiem, czy jeszcze będę szukać. Jeszcze mam czas, bo już dzisiaj nie wiem, czy będę robiła te zadziergiwane, czy, czy sobie dzisiaj dam spokój. Bo jeszcze mogłabym zrobić tył tej poduszeczki. W sensie ten biscar, ten, ten, no, baksticzowy, no, wstępnówka, czy nie wiem, jak to nazwać inaczej do ściegłu łączącego no jest też czasochłonne, bo to jest to jest chyba Newcastle, nie wiem czy nie pomyliłam teraz albo Castle, albo Newcastle materiał, miałam znaleźć gdzieś, miałam tutaj opakowanie z niego właśnie, żeby żeby wam powiedzieć dokładnie i to jest albo 27, albo 28ct nie Chyba trochę większy ten te, w sensie jeszcze, jeszcze drobniejsze są te krateczki. Muszę znaleźć gdzieś ten, to opakowanie, chyba że już wyrzuciłam. Mogłam wyrzucić, no nic, no. Szkoda, że sobie nie zapisałam. Bo znaczy, jak się już bym przyzwyczaiła, to może by mi to równie wychodziło. Bo i tak jest lepiej niż jak robiłam tamten. W sensie bardziej wiedziałam, że muszę uważać i, i jest yy, i tak trochę lepiej. Tylko, że nie ćwiczyłam takich prostych, wąskich i widać, że po prostu tutaj yy, no, im lepiej się narysuje też, im lepiej się yy, yy, zrobi yy. te przygotowawcze rzeczy, to, to tym łatwiej potem czy znaczy, tym ładniej to potem wychodzi. No ale jestem i tak super z siebie zadowolona. Jedyne właśnie to, co to się, to się obawiam, że właśnie jak to wciągnę, to to może jakoś tak dziwnie się odkształcić. I nie wiem. Tu mnie rozwala ta, ta część ze ścieków brazylijskich no jest taka ciekawa muszę to nagrać w dziennym świetle, żebyście to zobaczyli inaczej bo mm, tak jak wam tu pokazuję, to to jakoś dziwnie mam wrażenie, że na żywo zupełnie ja to inaczej widzę no kamera inaczej łapie po prostu takie elementy no także nie wiem, teraz muszę się zdecydować czy chcę jeszcze to dzisiaj robić czy nie w sensie te zadziergnięcia bo bym w sumie mogła się tym zająć od razu. Zobaczę, bo w sumie ten tydzień jest taki, że albo są święta, albo albo jeszcze wiem, że będę miała podróż do domu rodzinnego, nie wiem, czy w czwartek właśnie, czy w piątek, więc do końca miesiąca to wcale nie ma tak dużo tego czasu. W sumie, no. Nie dobra, to chyba dzisiaj jeszcze to zrobię, bo nie ma co. Tutaj troszeczkę poszerzyłam sobie w dół ten y, y, kluczek, bo mi się wydawało, że tutaj jest bardzo długi ten ten, więc tak troszeczkę proporcje pod, pod, y, podrasowałam. Y, co prawda, y, no klucz i tak rysowałam od ręki tam na tym rysunku, który sobie przekładałam, no prze powiedzmy, że przekalkowywałam, przenosiłam wzór. To, y, to był zupełnie inny ten kluczyk. No, on był, miał inne proporcje, w innym miejscu miał ten, miałby tą, ten środeczek. Tam nie do końca też był ten środeczek zarysowany chyba. Y, a tu jeszcze Wam pokażę. Mogłam wyjąć człenko jeszcze. Y, może jeszcze zaraz Wam to pokażę. Albo jak, jak będę kolejne y, rzeczy robiła. Nauczyłam się robić takich podstawowych... Y, Podstawowe koluszka na członku frywolitkowym. I, I sobie zrobiłam takie cztery narożniki i takie tutaj będę chciała dać na środku. Takie jeszcze ozdóbki. Jeszcze muszę się zastanowić, dobrze pomyśleć, jak ja to wprawię, ale specjalnie zostawiłam te niteczki, bo w sumie to też nie wiem, jak, on, jak się je jeszcze chowa i tak dalej w takich pracach. Podejrzewam, że się po prostu je wplata, ale na razie jeszcze się tym nie interesowałam. Mój plan i na razie sobie to spróbuję, jak już będę pewnie. Wycinać te fragmenty, i tak dalej. Chciałam te nitki po prostu w ten. Wpiąć tutaj w odpowiednie miejsca, jakoś to zabezpieczyć, żeby mi to nie wypadało, i żebym podczas właśnie już łączenia tego ściegu biskornu, żeby on mi tak troszeczkę się wszył. Ale zobaczymy, co z tego wyjdzie. Także zrobiłam to trochę innym, innym kordonkiem, trochę ciemniejszy jest, ale myślę, że będzie też pasowało. Także, no, tyle. Teraz to jeszcze się właśnie zastanawiam, czy może faktycznie bym zmieniła ten, ten koralik, żeby już był taki bardziej stonowany. Jeszcze chyba poszukam, ale coś czuję, że, że na tym. Ostatnim pośrednim się zakończy. No, także biorę się dalej do roboty. No, jest przód. Chciałam Wam pokazać to w, troche, w trochę innym świetle. Może będzie lepiej widoczne, co tutaj się dzieje. E, jeszcze nie jest przeprane, to znaczy tylko to za wilgocy. to Ten pisaczek bardzo ładnie schodzi y, przy pomocy wody, więc no, nigdy nie miałam z tym problemu. No, i mogę Wam właśnie pokazać, co ja tutaj zrobiłam troszeczkę. Myślę, że jeszcze nagram przed szyciem jeszcze jeden taki film w którym właśnie to pokażę tylko, że już wieczorem jak nawet to będzie przeschnięte to, to już będzie ciemno, także ten troszeczkę mi starannie wyszedł ale nie wiem dlaczego coś nie mogłam sobie z tymi kierunkami tutaj dobrze to Poprawić, w ogóle nie, po, nie powiedziałam, że po tym jak odbiłam to tą szybką, niby ten wzór, to ja sobie go jeszcze tak trochę lepiej poprawiłam potem, żeby widzieć, gdzie są chociażby te zakręty, tutaj w sensie te, te kółeczka. No, także tak. No, dobra, piorę to i najprawdopodobniej jeszcze może zacznę sobie zaraz. Tył tutaj. Muszę to przeprasować trochę. Ciężkość to prasuje. Bardzo jest taki niewspomagający materiał w takich sprawach. No. Także, także na razie. Koniec z takimi ściegami. Jeszcze właśnie tylko muszę zrobić tył paspartu ściek. W sensie tutaj z boku. I potem zszywanie z tymi takimi ramkami frywolitkowymi. Mam nadzieję, że o nich nie zapomnę. I mam nadzieję, że uda mi się je ładnie wszyć. Także tyle. Do zobaczenia potem. No, zamoczyłam go delikatnie. Może jeszcze Wam pokażę. Jak inaczej wszystko wygląda na mookoro. Niektóre elementy mogę trochę teraz poukładać, ale, ale myślę, że yy... Już nie chcę za bardzo tutaj ruszać, także zobaczymy, jak to się ułoży, jak już powstanie z tego poduszeczka. No, mam wszystko przygotowane do szywania, chociaż jeszcze ciągle się łamie, czy zrobić tego miodowego. Czy jeszcze nie poszukać po prostu zwykłej perełki, tak jak miałam w, tamtym, w tamtej poduszeczce? Ale tak jakoś już nie wiem, przyzwyczaiłam się do tej myśli, że to ma być takie troszeczkę odstające kolorystycznie. W sumie to mogę zdecydować potem, bo ja generalnie zrobię tak, że tu sobie przygotuję z tej strony, znaczy na tej stronie tylnej. Sobie przygotuję, za, zakotwiczę sobie tą nitkę, która ma przechodzić przez poduszeczkę. I jak już będę miała prawie, że zszyte, tam, tam, nie wiem, zostanie mi ostatni ten kawałek do zszywania, to wtedy sobie dopiero przekuję się przez środek, jak już będzie nawet wypchana częściowo. Bo tak zrobiłam z tamtą i jakoś tak udało mi się to wykonać w ten sposób, więc. Więc liczę, że zrobię tak samo. Eee, przy czym... W, no i wtedy właśnie jak już będę widziała jak to się ugina ta tkanina, też ten jeden kwiatek będzie trochę... Bo on powinien być, on jest taki trochę dziwny może, e, nietypowy, ale on powinien być mniej więcej tak. A jak wypcham poduszeczkę to on będzie trochę do góry nogami. Ale... W sensie, bo się będzie wybruszał nie w tą stronę, co trzeba, ale to już trudno. Mogłam jakoś inaczej to zaprojektować sobie, albo nie wiem. W ogóle trochę tak dziwnie wygląda ten kwiatek. Na, inst na Instagramie widziałam właśnie po taki e, podobny, tylko że tam był zrobiony kolorami różnymi i to inaczej troszeczkę się wtedy odbiera. No, ale jestem generalnie bardzo zadowolona z tego, jak to wyszło. E te kwiatuszki tutaj y, ściegami brazylijskimi są prze, przeboskie, Ym, no i te, ten fragment, aż jestem sama z siebie, y, znaczy sama z siebie zaskoczyłam, że to tak mi y, wyszło, choć no tutaj mogłabym się przyczepić, że tutaj coś, coś mi się zaburzyło, ale to przez to, że ten kwiatek jest taki malutki i tak... Ciężko było tu zrobić. No, także także będziemy rozkminiać potem tą, tą... ten środeczek. Jak widzicie, zaznaczam sobie środki boków, ponieważ muszę jakoś wymyślić y, przy, przygotowanie sobie tych, tych ozdóbeczek. I tak jakoś mi się wydaje, że jak dam sobie je tak jakby... Do, do której z, z, albo do górnej albo do dolnej sobie tak przewlekę te niteczki i żeby, żeby mi się już zakotwiczyło gdzieś tam w jakichś miejscach żebym mniej więcej wiedziała w których miejscach to one mają być to wtedy mi się odegną w odpowiednią stronę tylko muszę rozkminić właśnie w którą stronę bo boję się, że one będą tak staczały do góry, jakoś nie wiem. Wolę, żeby już kładły w dół, jak coś. Muszę to rozkminić sobie zaraz. No chyba, że będzie po prostu na, na pionowo się układało. Może tak. Możliwe, że tak. Zobaczymy. No zaraz będę to rozkminiała. Także, także mam tak już tu przygotowane wszystko. No, i tylko brać się i zaszywanie. Jak widzicie słoiczek, jeszcze ciągle całe mnóstwo tutaj niteczek i jakieś fragmenty tkaninek też. Także wcale go nie ubyło na tamtą poduszkę, a staram się ją tak wypchać, że była taka dosyć napakowana, może nawet trochę nieestetycznie napakowana. No, także zaraz się biorę do roboty i będę patrzyła, co się tutaj mi uda e, wykonać. No. Życzcie mi powodzenia. Do odważnych świat należy. Tak zdecydowałam, że przyszyję je tak. A czy przyszyję? Przeciągnęłam sobie tak przez materiał te końcówki i je trochę tak zawiązałam do dolnej części. Ale to jest na tyle ruchome, że mam nadzieję, że będę w stanie to trochę ułożyć podczas zszywania. Mam nadzieję, że sobie tego źle nie rozkminiłam. E oczywiście teraz się wydaje, że to mi pójdzie pod spód. Ale nie, bo ja to po prostu będę e odwijać podczas zszywania. I liczę, że wszystko pójdzie dobrze. No. E tutaj jak widzicie sobie e przykotwiczyłam już e niteczkę do tego koralika, który będzie na środku i sobie tak wpiłam tę igłę i zakręciłam, żeby mi nie przeszkadzało podczas szywania. No i teraz już biorę się ze zszywania. Już poduszeczka jest zszyta. Yy, zaraz będę wypychać. No i nie wiem, tak, ja wiem, czy dobrze, czy nie dobrze wyglądają te ozdóbki z frywolitki. Yy. Jeszcze zobaczę, jak będzie wypchane, jak to będzie y, sprawiało wrażenie, ale ja już tego nie próję. Y, tutaj ta, ta kanwa jest tak drobna i miałam tak drobne te wstępnówki y, te, y, do y, tego ściegu biscornu, że ja już podziękuję za kolejne y, zszywanie. Szczególnie, że jak dochodziłam do miejsca, gdzie tutaj są te Ozdóbki, to mi się zaczynało tam już mieszać i nie mam tak dokładnie oczko do oczka, że tak się wyrażę, i potem musiałam gdzieś tu nadganiać, gdzieś tam w niektórych miejscach jest tak nadrobione i trochę krzywo, ale, ale jak wypcham, to myślę, że nie będzie tego tak bardzo widać coraz ciekawiej to wygląda no i może, może i nie będzie problemu z tym kwiatkiem, co myślałam że będzie taki bardzo do, do nogami, też no nie, nie wiem, nie wiem ile, na ile to się wypcha liczyłam, że cały słoiczek wejdzie ale zobaczymy jak to pójdzie no także zaraz liczę, że kończę i i będę mogła porobić zdjęcia i filmiki na, do, do zabawy u Jagody z kanału Twórcza i Kreatywna Mama. Nie pamiętam, czy na początku tego filmu mówiłam, że to przecież na tą zabawę właśnie to miała być poduszeczka z kwiatowym wzorem. No to mam kwiatowy wzór. No i muzyczny przemyciłam. No dobra. Kończmy. No i jest. Skończyłam właśnie. I jestem całkiem zadowolona. Ten kluczyk troszeczkę się rzeczywiście zdeformował przez to wpuszczenie tutaj tego korolika, ale, ale nie na tyle, że nie widać, że to jest klucz wiolinowy, tak. Tak samo ten kwiatek nie wygląda jakby spadał, więc ten widzę jakiś włos mi się tutaj przyczepił. Nie wiem czy go ściągam, ale nieważne. No, jestem bardzo zadowolona. Może te frywolitkowe koroneczki troszeczkę mnie irytują, bo one się łatwo odkształcają. No, powinny się takie chyba rzeczy się nieraz krochwali, ale no ja już nie chcę się bawić w takiej pracy, w takie rzeczy. Gdziekolwiek ją sobie będę kładła, to sobie na tyle poukładam, nic się nie będzie z tym działo. E, myślałam, że czy z tyłu dać jeszcze jakiegoś koraliczka w to wpuszczenie tego, ale już sobie dałam spokój. E, no i. Op, ała! E, jeszcze tylko muszę nagrać. Film dla jagody e, i, i będę miała już e, zrobione wszystko. E, I zostało mi tyle niteczek. To, to było już tak ubite teraz trochę to jak wyciągałam to trochę się to wzruszyło. Ale tu dosłownie to jest w porównaniu do tego co było to nie wiem może 1 siódma tego wszystkiego. Także trochę taki wypchany fajny wyszedł. No tutaj na końcu zaszywałam ten dół i tutaj widać, że mo mogłam jeszcze dodać, ale już bałam się, że będzie mi coraz ciężej zaszywać i tak ciężko. Z tym zaszywaniem właśnie tych poduszeczek biskarnut tak zauważam, że najgorzej się zaczyna i najgorzej się kończy. A tak to dosyć, dosyć Spoko to wygląda. Bardzo mi się podoba ten motyw, co sobie tutaj e, wymyśliłam. On jest bardzo podobny do takich różnych podobnych, znaczy no, do, do tego ściegu e, użytego gdzieś tam na Instagramie, e, ale nie sądziłam, że mi to wyjdzie tak dosyć przyjemnie tak to wygląda. E, z wybieraniem tych ściegów. Mm, i tych kwiatuszków jeszcze muszę się nauczyć, ale też, no, jednak w kolorze one lepiej wyglądają, bo można wtedy zrobić y, różnokolorowe, w sensie trochę cieniowane. Y, no i wtedy one sprawiają inne wrażenie. Także tak. Czy wszystko już powiedziałam? Chyba tak. Dobra. E, kończę i e, życzę Wam e, czasu na Wasze pasje i prostych krzyżyków i innych ściegów zero prucia i żeby Wam się dobrze działo, ładnej pogody i wszystkiego, wszystkiego, co sobie życzycie. Cześć.